Mój znajomy kiedyś powiedział taką mądrą rzecz. Pomyślcie sobie o tym, że jakie to jest banalne w sumie, że każdy się boi bycia ocenionym. Myślisz, że inny się nie boi? Każdy się boi. No to pomyśl logicznie, to kto tak naprawdę ma czas innych oceniać? To tak naprawdę nikt nikogo nie ocenia, bo każdy ciągle myśli, żeby jego nie ocenili, nie? To jest irracjonalny lęk. Porzuć ten lęk dzisiaj. Przestań się bać, że jesteś oceniany. Dlaczego można wejść w takie wyzwolenie z lęku? Dlatego, że w tobie jest ogromna wartość. Kiedyś do mnie przyszedł taki chłopak w wieku 18 lat do gabinetu, do psychologa. I ja się go zapytałem, Piotrek, tak właściwie to tak po bandzie poszedłem. Mówię, Piotrek, dlaczego ty w ogóle masz jakąś wartość w sobie, jeśli masz? I on się tak zamyślił dłuższą chwilę i wreszcie mówi, dlatego, że jestem. Dlatego, że jestem. Zobacz, jeżeli ty wreszcie zrozumiesz, tak jak ten Piotrek, że jesteś wartościowy po prostu dlatego, że jesteś, że sam fakt, że masz życie, że żyjesz, jest twoją wartością, jak bardzo wtedy będziesz mógł i będziesz mogła wreszcie przestać się napinać. My żyjemy w nieustannym napięciu. Ja czasami wyciągam swój telefon właśnie na różnych spotkaniach z młodzieżą i z dziećmi właśnie, bo dzieci jeszcze. Wyciągam telefon i dzieciaki mówią, o, iPhone. To ja rosnę, nie? Tum, 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 tum. Ale potem któryś mówi, cwaniak, a to jest piątka. Tu, 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 tu. Ale ja mówię, nie, to jest SE. Tum, 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 tum. No ale co to jest SE? Dzisiaj, nie? Zobaczcie, jak można się zawiesić swoją wartość na rzeczy, nie? I jak można właśnie falować, lepiej, gorzej, mam, nie mam. Jak będę miał, to wtedy mnie przyjmą, to wtedy będą mnie szanowali. Nie. Jeżeli zrozumiesz, a możesz dzisiaj zrozumieć, możesz dzisiaj powiedzieć, moja wartość wynika z tego, że jestem. Jestem wartościowy, bo jestem. Możecie powtórzyć takie zdanie, jestem wartościowy, bo jestem. A możecie głośno? Tak, taka jest prawda. Jesteś wartościowy, bo jesteś, bo mogło się tyle rzeczy przydarzyć po drodze. Mogli się twoi rodzice nigdy nie poznać. Mogli się twoi dziadkowie nie poznać. Twojego dziadka mogła bomba zabić. Po prostu jest tyle opcji, po prostu było przeciwko temu, żebyś ty się pojawił i pojawiła, a jesteś. Jeżeli tutaj zaczniesz budować, jeżeli z tego wystartujesz, z tego poziomu, to stajesz się momentalnie człowiekiem wolnym, wyluzowanym. Nie napinasz się. Jeżeli trafisz na ludzi, którzy ci powiedzą, że wiesz, masz za słaby telefon i no to po prostu się od nich odwracasz, mówisz thank you. Speak English, nie? I bo nie musisz. Bo wtedy spotkasz prawdziwych przyjaciół, tak? Bo wtedy spotkasz ludzi, którzy właśnie też w tobie dostrzegą to, że jesteś i to jest wartość. To jest niesamowity cud, którego ja doświadczyłem, jak poznałem moją żonę. Chcę o tym powiedzieć, że kiedy ją poznałem, to była niesamowita rzecz, bo spotkałem człowieka, który po prostu przyjął mnie takiego, jakim jestem. Wierzcie mi, ja naprawdę byłem ciężkim zawodnikiem przez większość mojego życia. I nie chodzi mi o kilogramy w tym wypadku, tak? Ja się zacząłem zmieniać wtedy, kiedy poznałem człowieka, który mnie przyjął. Po prostu takiego, jakim jestem. Ja wiem, że dla niej mam wartość przez to, że jestem. To jest miłość. I tą miłość możesz dzisiaj ty sobie dać. I tutaj dochodzę do tematu tego coś, co mam powiedzieć, tak? Do radości. Jeżeli masz taki fundament, jeśli masz taką podstawę, że twoja wartość wynika z tego, że jesteś, w związku z tym nie musisz się lękać, wiesz, że masz za słaby telefon, że nie masz tam odpowiedniego napisu na bluzie, nie? Masz, powiedzmy, ty chyba masz oryginalny, nie? Ten. Czy to jest Chińczyk? Rozumiecie? To są takie rzeczy, nie?
śmiechem, żartem, ale tak się... Ja spotykam takich ludzi, tak? Którzy wchodzą do mnie albo wchodzą do klasy metką do przodu, nie? Napisem do przodu, nie? Dobrze, że teraz jest w większości taki duży z przodu, bo wtedy możesz iść przodem, nie musisz bokiem, nie? Najgorzej, jak masz z tyłu napis i metkę, nie? Pip, 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 pip. Sorry. Chciałem, żeby wszyscy widzieli. Jak się odkryjesz, że jesteś wartościowy przez to, że jesteś, a nie przez to, jaki ciuch masz, jaki masz gadżet, ile masz pryszczy albo czy nie masz, tylko po prostu jesteś wartością, to wtedy możesz się radować. I wtedy twoje życie staje się radosne. Bo wtedy radość nie jest celem samym w sobie. Ty nie potrzebujesz tej radości po to, żeby się usprawiedliwić swoje bycie na świecie, tylko ta radość wynika z tego, że twoje bycie na świecie już jest usprawiedliwione. Jesteś wartościowy, możesz się radować. I wtedy nie grozi ci to, że twoja radość zawiedzie cię na manowce jakieś, tak? Bo często takie, że ludzie tak bardzo szukają radości, że szukają jej na skróty, chociażby przez używki, przez jakieś niezdrowe relacje. Jak zaczniesz od początku, jak uświadomisz sobie swój lęk i swoją wartość, która cię z tego lęku wyzwala, to automatycznie wchodzisz w radość. Będziesz żył radośnie. Twoja po prostu miska się będzie uśmiechać ciągle. Ting. Bananik będzie ciągle, bo ten bananik będzie wynikał z tego, że masz wartość. A nie z tego, że musisz, wiesz. Niektórzy tak rano sobie tutaj zawiązują. Co tam? Dobrze jest. Słyszałem, że nie zdałeś do kolejnej klasy. No super, cieszę się. Twoi rodzice się rozwiedli. No fajnie. Nie, będziesz mógł być autentycznie radosny, bo możesz być wolny od twojego lęku.